Statystyki są bardzo niepokojące. Co 6 minut ktoś doznaje udaru mózgu. Udar mózgu jest bardzo niebezpieczny. Jeśli rozpoznasz objawy udaru, natychmiast wezwij pogotowie. W ten sposób możesz uratować komuś zdrowie i życie. Liczy się czas. Jak przebiega leczenie pacjentów z udarem? Jak powinna wyglądać rehabilitacja poudarowa? Kim są superbohaterowie i doktor Stroke? O tym w dzisiejszym programie Operacja Zdrowie. Piotr Poraj-Poleski. Witam i zapraszam. Udar mózgu zajmuje trzecie miejsce na liście przyczyn śmierci po chorobach serca i nowotworach. W Polsce w ciągu roku udar mózgu dotyka około 80 tysięcy osób i powoduje około 30 tysięcy zgonów. Szacuje się, że 1 na 6 mieszkańców globu będzie miał udar mózgu podczas swojego życia. Udar jest główną przyczyną trwałej niepełnosprawności Polaków po 40 roku życia. Pamiętajmy, że ryzyko wystąpienia udaru zwiększają m.in. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, a także cukrzyca, otyłość, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu i palenie tytoniu. Panie doktorze, jak odróżnić udar od wylewu? To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że w społeczeństwie często panuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś zachorował na udar mózgu, to jest to z pewnością wylew. I tak to funkcjonuje w obiegowej opinii. Natomiast prawda jest taka, że zdecydowana większość, bo aż 85% wszystkich udarów mózgu ma charakter niedokrwienny. Czyli dochodzi do zaprzestania dopływu krwi do pewnej części mózgu i w związku z tym zagrażającej, a później już dokonanej martwicy. Przy czym to jest coś, co wiemy, kiedy już wykonamy pacjentowi neuroobrazowanie. Dlatego, że na samym początku, kiedy dochodzi do wystąpienia objawów, ani my, ani pacjent nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki charakter ma udar mózgu. Ja z uporem maniaka będę prosił każdego z neurologów, takich jak pan, wybitnych specjalistów od udaru, żeby jeszcze raz powiedział nam, jakie są objawy udaru mózgu. Bardzo dziękuję. Absolutnie jestem zdania, że to jest rzecz, którą można powtarzać na okrągło. A objawy udaru mózgu w gruncie rzeczy są dość proste, zwłaszcza te objawy osiowe. Po pierwsze dotyczą zazwyczaj jednej połowy ciała i mogą występować razem bądź też w sposób izolowany. A najczęściej i najbardziej powtarzalnie jest to obniżenie kącika ust po jednej stronie, osłabienie siły mięśniowej, ręki, nogi lub ręki, nogi, niedowład. Ale niedowład połowiczy. I zaburzenia mowy. Pacjent może wiedzieć, co chce powiedzieć, ale nie będzie w stanie znaleźć właściwych słów. Więc nie jest to artykulacja, tylko jest to funkcja językowa. Jakie są rodzaje udarów? Udar mózgu może się, udar niedokrwienny, może się różnić w zależności od czynnika etiologicznego, czynnika, który spowodował udar mózgu, bo może to być miażdżyca tętnic domózgowych, może to być materiał zatorowy, który dostaje się do jednej z tętnic, na przykład z serca, czyli wynikający z migotania przedsionków bądź innej choroby serca czy przedsionków. Może to być też wynik choroby małych naczyń wewnątrzczaszkowych. Mamy udar niedokrwienny mózgu, mamy krwotok do mózgu, czyli około 15% wszystkich udarów i do tego udaru dochodzi w wyniku wynaczynienia krwi do miąższu mózgu. Dlaczego, panie doktorze, coraz młodsi ludzie doznają tych udarów mózgu? To jest złożona kwestia. Ona wynika po pierwsze z tego, że nawet młodzi ludzie są w stanie zakumulować teraz dość dużo klasycznych naczyniowych czynników ryzyka, co wynika z dużego tempa życia, jakie mamy. I możemy powiedzieć, stojąc na gruncie wyników badań, że rzeczywiście stres psychospołeczny, czyli i ten w pracy, i ten w domu, przyczynia się do wzrostu ryzyka udaru mózgu. Udar mózgu to uszkodzenie lub obumarcie jego fragmentów z powodu zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej. Udar niedokrwienny mózgu następuje w wyniku niedokrwienia, czyli nagłego zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Dochodzi do tego wtedy, gdy skrzep krwi lub blaszka miażdżycowa zatka tętnicę, która doprowadza krew do mózgu. Udar niedokrwienny to najczęściej występująca postać udaru mózgu. Stanowi 70 do 80% wszystkich jego przypadków. Udar krwotoczny mózgu powstaje wskutek pęknięcia ściany tętnicy mózgowej, powodując wylew krwi poza naczynie. Wypływająca krew całkowicie niszczy sąsiednie tkanki, przez co zaburzone zostaje funkcjonowanie całego mózgu. Dlaczego tak istotny przy udarze jest czas? Bardzo dziękuję, że pan poruszył tą kwestię. To jest szalenie istotne, dlatego że udar mózgu, poza tym, że jest chorobą bardzo ciężką,
o bardzo poważnych możliwych konsekwencjach. Jest też chorobą, którą można leczyć. Ale skuteczność leczenia, którym dysponujemy, w sposób bardzo, ale to bardzo wyraźny, zależy od upływu czasu. Znaczy, im szybciej jesteśmy w stanie wdrożyć leczenie, tym większa będzie jego skuteczność, tym będzie większa szansa na uniknięcie konsekwencji. Przy czym mówię tutaj cały czas o udarze niedokrwiennym. Dlatego w przypadku krwotoków te możliwości terapeutyczne są dużo, dużo niższe. Więc możliwości są dwie. To znaczy, obie zmierzają do tego samego, czyli do jak najszybszego przywrócenia przepływu przez zamknięte naczynie. I złotym standardem leczenia udaru mózgu na świecie, w Polsce, wszędzie jest tak zwane dożylne leczenie trombolityczne, czyli podanie dożylnie leku, który ma na celu w cudzysłowie rozpuszczenie skrzepliny. Skrzep. Podanie leku nie gwarantuje sukcesu. To znacząco zwiększa szansę na sukces, ale go nie gwarantuje. Tak. Natomiast trombektomia ma na celu mechaniczne usunięcie tej skrzepliny. Wyssanie. Wyssanie bądź usunięcie jej przy pomocy takiego specjalnego stentu. Tutaj ta skrzepina się usieciowuje i ją można wysunąć z naczynia. Tak. Jest to zabieg dedykowany tym pacjentom, którzy mają udar mózgu przebiegający z niedrożnością dużego naczynia tętniczego. Także nie jest to metoda, która w przyszłości rozwiąże nam leczenie udaru mózgu w całości. Ona jest świetna, najlepsza dla tej grupy chorych z ciężkimi udarami mózgu. Czy, panie doktorze, istnieje jakakolwiek profilaktyka antyudarowa? Na szczęście udar mózgu jest chorobą, której można zapobiec. I tutaj drogi są równolegle dwie. To znaczy, z jednej strony trzeba mieć świadomość swoich chorób internistycznych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, migotanie przedsionków, hipercholesterolemia. I jeżeli one nas dotyczą, musimy je w sposób właściwy kontrolować, czyli je właściwie leczyć. I to jest jedna część. Ale druga i tak naprawdę dużo ważniejsza, to jest optymalizacja własnego stylu życia. Badania pokazują w sposób bardzo jednoznaczny, że wprowadzając łącznie 5 kluczowych zachowań prozdrowotnych, czyli 5, nie 10, tylko 5, czyli niepalenie tytoniu, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, regularna aktywność czasami fizyczna. Czasami nie jest to takie łatwe, panie doktorze. Wiem, że nikt nie jest doskonały. No, więc tak. Utrzymanie prawidłowej masy ciała, nienadużywanie alkoholu i zdrowa dieta. I przez prowadzenie tych 5 zachowań prozdrowotnych bylibyśmy w stanie populacyjnie zredukować ryzyko udaru mózgu o połowę. Instytut Psychiatrii i Neurologii przy ulicy Sobieskiego w Warszawie jest jednym z 17 ośrodków referencyjnych w Polsce stosujących trombektomię mechaniczną w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu. Jako ośrodek referencyjny i specjalistyczny dyżuruje przez całą dobę. Dzięki temu pacjenci mogą otrzymać pomoc zespołu medycznego o każdej porze dnia i nocy. Zjadłam śniadanie, wypiłam herbatę i wyszłam na przystanek. I w pewnym momencie zobaczyłam, że jeszcze dużo jest czasu do autobusu, usiadłam sobie na ławce. I zrobiło mi się słabo. Ściągało mnie tak na jedną stronę bardziej. Że czułam tak, jakby tu niedowłady jakieś się tworzyły. Przewróciłam się na beton. I w tym momencie zareagowała jakaś pani z panem i wezwali karetkę. Dzięki szybkiej interwencji młodego człowieka i sprawnemu działaniu wolskich służb medycznych, pani Krystyna została poddana leczeniu trombolitycznemu. Podano jej lek rozpuszczający skrzep i szybko przewieziono na Sobieskiego, gdzie podjęto dalsze leczenie. Wykonano zabieg trombektomii. W moim przypadku było to szczęście, że czas zrobił swoje, że w odpowiednim czasie dokonane zostały wszystkie zabiegi. Udar mózgu jest chorobą, która wymaga natychmiastowej interwencji. To jest jak zawał serca. O zawale wiemy wszyscy, że trzeba natychmiast interweniować. O udarze bardzo wiele osób jest przekonane, że przeczeka, czy poczeka chwilę i nie będzie miało to znaczenia. To ma ogromne znaczenie, ponieważ udar jest chorobą, którą możemy wyleczyć, ale mamy na to bardzo niewiele czasu. Od pierwszych objawów do momentu, kiedy możemy włączyć leczenie, mija 4,5 godziny. W tym czasie muszą państwo dojechać do szpitala, aby uzyskać pomoc. Dlatego nie należy czekać i wiedzą o tym lekarze i służby ratownicze, ale muszą powiedzieć przede wszystkim państwo, żeby takie służby wezwać. Jest to niezwykle ważne. Pan Andrzej Zalewski mieszka w Warszawie. Niedawno miał udar mózgu. 3 tygodnie temu. Przez pół godziny leżąc na dywanie bawiłem się z kotem, po pół godzinie już nie mogłem wstać. Objaw wyglądał tak,
że miałem lewą stronę niedowład, całej lewej strony, noga, ręka. Nie byłem w stanie prawidłowo mówić. Całe szczęście, że przyszła żona, która jest pielęgniarką z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zawodzie, od razu stwierdziła, co z czym, do czego. Natychmiast pogotowie mnie zabrało. I gdyby nie szybka natychmiastowa reakcja, to pani na czarno ubrana z kosą już by się śmiała dalej dom, aż okiem mrugała. Teraz już nie musi. Natychmiastowa pomoc załatwi więcej niż wszystko. Uwaga, udar mózgu. Pamiętajmy, pierwsze objawy udaru to U. Usta wykrzywione. D. Dłoń opadnięta, osłabiona. A. Artykulacja utrudniona. R. Rozmazane widzenie. Natychmiast należy wezwać pomoc. Chory, który przyjeżdża do szpitala, jest leczony w tak zwanym oddziale udarowym. Jest to jednostka, która powstała już około 20 lat temu i jest to zespół lekarzy, zespół pielęgniarek i zespół fizjoterapeutów, którzy się zajmują tym chorym od pierwszych chwil wejścia do szpitala. Na początku to są oczywiście najważniejsi lekarze i zespół pielęgniarski, a potem dochodzi to już od pierwszej doby fizjoterapeuci, logopedzi, neuropsycholodzy, którzy zajmują się przywróceniem chorego do prawidłowego funkcjonowania. Można powiedzieć, że pani Wanda Olszewik w czasie, gdy doznała udaru, miała szczęście. Cała moja historia się zaczęła wczoraj, 15 po trzeciej. Byłam w domu, miałam elektryka i raptem zaczęłam, kiwnęłam nią i zaczęłam mówić bokiem. Straciłam głos, straciłam dziwne zachowanie całe. Posadził mnie na stołek i stwierdziliśmy oboje, że to jednak jest udar. Błyskawicznie zadzwonił na pogotowie. Pogotowie przyjechało w 25 minut. Przywiozło mnie tutaj. Ja tu niedaleko mieszkam, więc bardzo szybko. I tu w szpitalu wszystko było piorunem. I rzeczywiście już w nocy mogłam prawie normalnie mówić, a przedtem nie mówiłam prawie nic. Bełkotałam. I wszystko minęło odrobinę, jakieś tam drobne rzeczy zostały jeszcze. Już taka sztywność boku a poza tym i palce mam już sprawne i naprawdę jestem, coraz lepiej się czuję. Jestem zachwycona. Do domu idę. Podkreślmy jeszcze raz. W diagnozowaniu i leczeniu udarów mózgu podstawową rolę odgrywa czas. Ten czas to 4,5 godziny od wystąpienia objawów udaru do podjęcia leczenia farmakologicznego, czyli podania leku trombolitycznego. Dla osób, u których wskazane jest wykonanie trombektomii mechanicznej, czyli zabiegu usunięcia skrzepu naczynia mózgowego, darowane są jeszcze 2 godziny. Trombektomię wykonuje się do 6 godzin od momentu wystąpienia objawów udaru. Pamiętajmy, udary można leczyć, ale leczenie jest skuteczne tylko wtedy, gdy wdroży się je szybko, bo liczy się czas. Każdy udar mózgu, bez względu na jego ciężkość i czas od zachorowania, wymaga pobytu i hospitalizacji w oddziale udarowym. Ale w sposób szczególny traktujemy tych pacjentów, którzy zgłaszają się do szpitala w krótkim czasie od zachorowania i mają jeszcze potencjalnie szansę być leczonymi trombolitycznie bądź trombektomią mechaniczną. W przypadku tych chorych czas jest absolutnie kluczowy i wszystkie procesy i procedury wewnątrzszpitalne poprzedzające decyzję o ewentualnym leczeniu są bardzo skompresowane. Mamy do dyspozycji w tej ostrej fazie choroby w ciągu tych pierwszych kilku godzin zachorowania 2 technologie medyczne. Ożywne leczenie trombolityczne, czyli podanie leku, który ma na celu ułatwienie, w cudzysłowie, rozpuszczenia skrzepliny blokującej przepływ przez jedną z sekcji wewnątrzczaszkowych. I jest to złoty standard leczenia udaru mózgu już od bez mała 2 dekad, dostępny w każdym oddziale udarowym na terenie całej Polski i jest to absolutnie leczenie pierwszego wyboru. Natomiast od pewnego czasu mamy jeszcze możliwość wykonania interwencji wewnątrznaczyniowej, to znaczy u wybranej grupy pacjentów, u których jest to ciężki udar mózgu wynikający z zamknięcia dużego naczynia tętniczego, możemy próbować metodą wewnątrznaczyniową mechanicznie wydobyć tą skrzeplinę. Pacjent, który
będzie miał wykonany zabieg trombektomii mózgu, ma większe szanse na odzyskanie sprawności. Jeżeli są zatkane duże tętnice, to możemy specjalnymi urządzeniami, specjalnymi cewnikami wejść do zatkanej tętnicy mózgowej i ją odetkać. Są generalnie dwa systemy jak gdyby powodujące odetkanie tętnic mózgowych w udarze mózgu. Jeden system polega na mechanicznym włożeniu tak zwanego stent retrievera. Jest to tak po prostu taki element metalowy. Tak jak hydraulik udrażnia rurę, to tak my udrażniamy takim wyciorem naczynie mózgowe. A drugi system, tak zwany system penumbra, polega na tym, że my zsiemy tak jak odkurzaczem i chcemy wyssać skrzepliny i zatory, które zatkały te tętnice mózgowe tej tętnicy. Spowodowanie, że te tętnice będą drożną tego pacjenta, powoduje, że on ma o wiele większe szanse na większą sprawność po przebyciu takiego udaru mózgu. Jest to oczywiście udowodnione na całym świecie. Rehabilitacja po udarze mózgu jest integralną częścią postępowania terapeutycznego i powinna zostać rozpoczęta tak szybko, jak to jest możliwe, natychmiast po stabilizacji stanu ogólnego pacjenta, czyli może być rozpoczęta już w pierwszej dobie od zachorowania. Rozpoczęcie rehabilitacji wcześniej pozwala nam po pierwsze zapobiegać wtórnym powikłaniom wynikającym z unieruchomienia. Po drugie, oczywiście to, co wszyscy się spodziewamy, dążymy do odbudowy utraconej funkcji, czyli nauczenia się na nowo, poruszania, chodzenia, mówienia. I trzeci bardzo ważny element to jest pobudzanie naturalnych procesów neuroplastyczności mózgu, czyli naturalnego zdrowienia mózgu dzięki prowadzonym ćwiczeniom. Od razu na samym początku dostałem coś takiego jak piłeczkę, żeby ściskać po tej stronie, po której miałem udar. Dopasowałem się od razu do tego, co mi kazał rehabilitant, to robiłem. I dzięki temu no, naprawdę dzisiaj mogę o wiele, wiele lepiej funkcjonować niż pacjenci, którzy tu leżą, a powiedzmy nie przestrzegali tych zasad. Pan Giovanni Galeone jest Włochem. Od wielu, wielu lat mieszka w Warszawie. Prowadzi restaurację. Jest szefem kuchni. Po powrocie do domu wieczorem poczuł się źle. Żona właściwie oceniła jego dolegliwości i wezwała pogotowie. To był udar mózgu. Minęło wiele tygodni leczenia i ciągłej rehabilitacji. Dzisiaj pan Giovanni w ramach zajęć rehabilitacyjnych robi to, co najbardziej lubi. Gotuje włoskie pyszności. Żeby skuteczność tego działania była jak największa, to staramy się przygotować pacjenta do tego, żeby mógł w warunkach jak najbardziej naturalnych realizować te ćwiczenia. My akurat mamy to szczęście, że posiadamy bardzo dobre zaplecze, które umożliwia pacjentom sprawdzenie się w takich warunkach podobnych do naturalnych, do domu. Za sobą mam kuchnię, czy mamy też łazienkę, w której pacjenci mogą bezpośrednio wykonywać czynności manualne, które wykorzystują już nabyte umiejętności i które bezpośrednio przygotowują ich do samodzielności. A z nami w studiu pan Sebastian Szyper, przewodniczący Stowarzyszenia Udarowcy Liczy Się Wsparcie. Ile przysługuje pacjentowi w szpitalu tej rehabilitacji poudarowej? Ile to jest godzin, ile to jest zajęć, ćwiczeń? W ramach tego koszyka świadczeń gwarantowanych, jeżeli jest to pacjent przyjęty w takim trybie wczesnym, czyli bezpośrednio do 30 dni od wyjścia z oddziału udarowego, to jest w granicach 150 minut zabiegowych dziennie. Minut zabiegowych dziennie, tak? Dziennie. Tak, nie czyli mówimy tylko o pracy fizjoterapeuty, ogólnie zabiegowych dziennie. Czy jest tylu fizjoterapeutów w Polsce i rehabilitantów, żeby te 150 minut dziennie wykonać? Ja myślę, że to nie problem fizjoterapeutów, bo Krajowa Izba zarejestrowała już z prawem wykonywania zawodu blisko 65 tysięcy fizjoterapeutów w naszym kraju. Natomiast problem polega na dostępności w kontekście łóżek neurologicznych. Tych łóżek nam troszeczkę brakuje, bo na te same oddziały, na które trafia pacjent bezpośrednio po udarze, trafiają również pacjenci, którzy chorują 6, 7, 8, 9 lat po udarze. I dlatego takie stowarzyszenia jak pana pomagają tym ludziom, którzy
chcą się rehabilitować, chcą dojść do zdrowia przede wszystkim, prawda? Tak. Co w ramach pańskiego stowarzyszenia robicie i na co może liczyć normalny, biedny, chory pacjent? Nasze stowarzyszenie koncentruje się na pomocy takiej dwutorowej. Pierwsza rzecz to jest działanie w zakresie profilaktyki, szerzenia tej wiedzy dla osób ogólnie dla społeczeństwa, nieobjętych udarem mózgu, a druga ta gałąź, jak gdyby to rzeczywiście, o ile tak można nazwać, to są pacjenci, czyli osoby chore. I pomoc. Tak, pomoc. Cyklicznie spotykamy się na warsztatach, które organizujemy, nasza siedziba jest w Bydgoszczy, w naszej siedzibie. To jest całe szerokie spektrum spotkań od logopedy, lekarza, warsztaty ze sprzętem, warsztaty z aktywizacji. To jest chore. Super. Druga rzecz to to, że rozpatrujemy też indywidualne wnioski o pomoc, o wsparcie takie właśnie osób z całej Polski. Trzecia rzecz to to, że osoba zarejestrowana, będąca członkiem stowarzyszenia, może zbierać sobie środki z 1% podatku, bo jesteśmy organizacją pożytku publicznego, czyli możemy prowadzić również subkonta, ale też staramy się jako czwarty element informować bardzo często rodziny pacjentów o tym, co można, gdzie można, to jaką uzyskać pomoc, jakie środki przysługują, ile prawnie przynależy się różnych świadczeń. Staramy się docierać bezpośrednio do rodzin pacjentów, tak? Bo wyedukowana rodzina to jest bardzo duże wsparcie dla chorego. Bardzo wiele nieprawidłowości, które są wykonywane przez rodzinę w takiej całościowej opiece i rehabilitacji, takiej domowej, bo często rodziny to też starają się robić na własną rękę, może niestety pacjentowi zaszkodzić. Bierzecie państwo udział w takiej akcji Stop Udarom. Cóż to za akcja, gdzie ona się odbywa i co ma na celu? To najdłuższa i największa kampania właściwie dotycząca udarów mózgu w Polsce, mająca największy zasięg. Właściwie jesteśmy jednym z partnerów, głównych partnerów tej kampanii. Całe spektrum działań Stop Udarom ma bardzo szeroki, wieloraki jak gdyby zakres, ale też forma tych akcji, bo najczęściej są to akcje, które dotyczą Światowego Dnia Udaru Mózgu, który mamy 29 października, Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej, ale też to działania cykliczne w ciągu roku. Podejmujemy w tym roku tak zwany alert udarowy, który jest czymś nowym i czymś takim niepowtarzalnym, bo to na jest... Na czym będzie polegał ten alert? To jest głos do środowiska o to, żeby zwrócić uwagę na rozpoznawanie objawów udaru mózgu. Bo jeżeli szybko i trafnie potrafimy rozpoznać udar mózgu, jesteśmy w stanie niwelować jego konsekwencje, które często są po prostu drastyczne. Ten alert może trafić również do pana w formie SMS-a, w formie maila, w formie wiadomości na social media. I właśnie na tym nam zależy. Jeżeli ktokolwiek z państwa będzie otrzymywał taką wiadomość, proszę przesłać ją dalej, proszę zwrócić uwagę na to, że nie możemy lekceważyć objawów udaru mózgu. Proszę powiedzieć jeszcze o akcji o superbohaterze. Superbohater to? Superbohater to Dr. Stroke, czyli pogromca udarów. To postać, która została stworzona na potrzeby kampanii i ty możesz zostać superbohaterem, która jak gdyby wpisuje się też bardzo fajnie w Stop Udarom. Wyszliśmy naprzeciw i staramy się z tematyką udarów pójść w kierunku dzieci z klas szkół piątych. Wspaniała akcja. Wiem, że przyniosła już jakieś pierwsze efekty. Wiem, że dzieci rozpoznawały udary mózgu przynajmniej w 2-3 przypadkach. Zadzwoniły po pogotowie. Uratowały, zdaje się, zgadza prawda? Się. Tak było, jakieś... tak było. Nas bardzo cieszy to, że akcja ma patronat Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, została skonsultowana. Możecie też dodać neurologiczne do tej akcji. Również. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo nas zainspirowało i zaciekawiło to, że dzieci są w ogóle zainteresowane tym. Bardzo angażują się w lekcje. Te lekcje mają charakter kreatywny. One muszą uczestniczyć w tych zajęciach. Jest dużo rekwizytów. I ten Dr. Stroke to jest postać, która ma pokazać, że warto być takim człowiekiem, który zna objawy udaru mózgu, bo dzięki temu można komuś ratować życie właśnie tak, jaką wiedzę szerzy ten Dr. Stroke. Wspaniała i cudowna akcja. W czasie specjalnych warsztatów uczniowie piątych klas szkół podstawowych dowiadują się, jak wygląda mózg, poznają jego poszczególne części i funkcje, a także podstawowe objawy udaru. Rozwiązują tematyczne krzyżówki, biorą udział w quizach, odpowiadają na pytania. Program edukacyjny I Ty Możesz Zostać Superbohaterem został stworzony w ramach największej w Polsce kampanii społecznej Stop Udarom. Ambasadorem programu jest superbohater Dr. Stroke, pogromca udarów. Dzięki temu unikatowemu projektowi edukacyjnemu w całej Polsce przybywa młodych superbohaterów, wyposażonych w wiedzę na temat udaru mózgu. To właśnie ona ma moc na wagę zdrowia, a nawet życia.
To był magazyn medyczny Telewizji Polskiej Operacja Zdrowie. Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Zachęcamy Państwa do dbania o własne zdrowie. A jeżeli chcecie jeszcze raz zobaczyć nasz program, zachęcam Państwa na stronach vod.tvp/Operacja Zdrowie. Do zobaczenia.